Proszę Państwa, dzisiaj naszym gościem jest w trakcie Europejskiego Kongresu Samorządów przewodniczący Rady Miasta w Olsztynie, kandydat na prezydenta Olsztyna, pan Robert Szewczyk. Panie kandydacie, panie Robercie, dlaczego pan jest tutaj, a nie na kampanii przedwyborczej w Olsztynie? Dzień dobry Państwu. Bo tu dzieją się ciekawe rzeczy dla samorządów. Mnóstwo ważnych dyskusji i spotkań na platformie rząd i samorząd. I tutaj jest to możliwe, dlatego takie kongresy się odbywają. Tu warto rozmawiać. Ja zresztą niedługo będę pokazywał, jakie korzyści dla Olsztyna mogą płynąć z bliskiej współpracy z rządem. Z takich dobrych relacji, partnerskich, uczciwych. Samorząd to także finansowanie. O tym na kongresie też była i będzie mowa. Jak pan widzi rozwiązanie, bo podobnież w Sejmie pracuje nad nową ustawą odnośnie finansowania samorządów. Jak pan widzi podstawowe założenia tej ustawy? Wreszcie mamy rząd, który docenia samorządy i widzi, że ta podstawowa administracja samorządowa jest najważniejsza, bo jest blisko ludzi, bo my załatwiamy rzeczy, które na co dzień są potrzebne. Transport, odbiór śmieci, dostarczanie wody, edukacja, to wszystko dzieje się w samorządach, więc jeżeli tak naprawdę chcemy ludziom pomóc lepiej żyć, to musimy wspierać samorządowców, samorządy, dawać im więcej pieniędzy. Nie tak jak to było do tej pory, że zabieramy pieniądze, dajemy obowiązki, a potem mówimy, nie daliście rady. No nie. I żeby dobrze wykonywać te zadania, muszą za tym iść pieniądze, musi iść za tym stabilność finansowania podatkowego. Nie obniżamy PIT, rząd mówi, że obniża PIT, a tak naprawdę tracą samorządy, nie rząd, bo jeżeli rząd chce obniżyć podatki, to może obniżyć VAT, który jest w całości dochodem budżetu państwa. Więc jeżeli chcemy, żeby nasze samorządy dobrze organizowały oświatę, edukację, były dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla naszych dzieci, były pieniądze na transport publiczny, który ma być ekologiczny, były pieniądze na to, żeby ludzie mogli wymieniać piece, żebyśmy dbali o czyste powietrze, to wszystko się dzieje w samorządach, więc musimy je też uczciwie dobrze finansować. Ja mam olbrzymią nadzieję, jestem przekonany, że to będzie dobry czas, że zaczyna się dobry czas dla samorządów, takie zrozumienia, jak ważne rzeczy tutaj robimy. Czy mam z tego rozumieć, w tej nowej ustawie o finansowaniu samorządów winny się znaleźć zapisy, które by ustalały jakiś automat finansowania. Automat, domyślam się, pochodzący z podatków. Jak według w szczegółach, co by pan proponował posłom naszym? Jak powinni to zorganizować? Te automaty oczywiście są. Chodzi o to, żeby one były wystarczające na zadania, które są nam powierzane. Do tej pory bardzo się rozjeżdża coraz bardziej dofinansowanie na przykład na oświatę, bo my dopłacamy już blisko 300 milionów złotych jako miasto w ciągu roku do oświaty, co jest zadaniem rządu. Powinniśmy mieć pełne finansowanie. Nigdy tak nie było, ale przez ostatnie lata ten rozdźwięk pomiędzy tym, ile dostajemy pieniędzy, a ile to kosztuje, niestety jest coraz większy i mieszkańcy dopłacają ze swoich pieniędzy. Proszę sobie wyobrazić, nawet 10% z tej kwoty 300 milionów, gdybyśmy mieli na dodatkowe finansowanie naszych zadań. Jak wiele rzeczy byśmy zrobili, ile metrów chodników byśmy naprawili, ile dróg lokalnych. Załatalibyśmy te wszystkie nieszczęsne dziury w Olsztynie, które powstają po mrozach. Tak? Także nie zabierajcie nam pieniędzy, które płacą podatnicy olsztyńscy, tylko pozwólcie nam je wydawać tu na miejscu, w naszym mieście. Ja pamiętam, pan tego pewnie nie pamięta, jako osoba sporo młodsza, że w roku 96-97, gdy samorządy przejmowały oświatę, to w 100% było to finansowane przez państwo. Takie miało być założenie, potem życie bardzo to zweryfikowało. Zazwyczaj dopłacaliśmy około 20% od kiedy ja jestem w samorządzie. Teraz to jest już znacznie więcej i to jest bardzo duży problem dla samorządów, ale nie tylko to. Traciliśmy dochody z PIT-u, a dostawaliśmy nowe zadania, a koszty utrzymania miasta, tak jak wszystkich naszych gospodarstw domowych, pana, naszych słuchaczy, rosły. Ceny energii rosną, ceny gazu rosną, płaca minimalna rośnie, a pieniędzy w budżecie wcale nie było więcej, tak? Proporcjonalnie do tego, jak rosną obciążenia finansowe.
W związku z tym sprzątania jest mniej, naprawy są później, a jeszcze cały czas chcemy wykorzystywać pieniądze, fundusze europejskie, żeby inwestować w nasze miasto, bo takie jest oczekiwanie mieszkańców, żeby budować drogi, żeby rozwijać transport publiczny, remontować nasze szkoły, co jest bardzo ważne, a ja mam nadzieję, że w najbliższych latach postawimy na kulturę, na sport, że zaczniemy inwestować w ludzi, którzy tworzą charakter naszego miasta, którzy sprawiają, że to miasto jest jakieś, jest ciekawsze, jest lepsze do życia. To sprowadza biznes, to sprowadza przedsiębiorców, bo im lepsza jakość mieszkania, życia w naszym mieście, im większy jest ten work-life balance, a nasze miasto ma pełny potencjał do tego, żeby rozwijać się biznesowo i rozwijać ten biznes na najwyższym poziomie. Więc im lepsza jakość życia w mieście, tym więcej takich inwestycji, więc no to wszystko przed nami, tutaj o tym jesteśmy w stanie rozmawiać. Czyli pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że Europejski Kongres Samorządów poprze, albo wypracuje, albo pomoże wypracować pewne rozwiązania ustawowe, które choćby nawet pozwolą samorządom mieć więcej pieniędzy na udział własny na te mityczne inwestycje ze środków europejskich. I dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Trzeba tutaj być, trzeba rozmawiać, trzeba się spotykać, dyskutować. Jest wielu znajomych, przyjaciół, samorządowców, z którymi można się wymieniać dobrymi pomysłami, co u nich zadziałało, co nie. W Olsztynie niewiele rzeczy trzeba wymyślać, ponieważ wiele rzeczy możemy zrobić tak, jak to jest robione w innych miastach, w innych samorządach. Trzeba wyciągać wnioski, uczyć się. Po to są takie właśnie spotkania. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki.